Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Final Fantasy VII. No, to lecimy. Nie. Czyń honory, chmureczka. Pewnie, ale tak. Ładnie to. Here we are. The employee housing district, where they put you when your parents work for Shinra. While their reactors were slowly killing the planet, we were living the good life. Dość industrialnie, ale ładnie. Homecoming. Oj, kojarzy mi się z Silent Hillem. Oby jednak było tu trochę inaczej. Czy ten świat jest tak bardzo otwarty dla nas, że możemy wejść i... I gdzie nasza minimapa? No właśnie, mini, maxi mapa. I od razu mamy widok na wszystko. Czyli jest tak otwarty. Dobrze. Możemy lecieć na party. Ekipo. Figures. Still leaves the lights on every night. For the girl who only comes home once every other blue moon. Mom's an old-fashioned type like that. Think she'll make us pizza? Her Midgar special? She's quite the cook. Quick to whip up finger-licking food, even if you drop by in the dead of night. And she loves guests who ask for seconds or thirds. Okay, let's head in. Cloud, you know what to do. Why don't you wait around the corner over there? Okay. It's a shame you won't get to try the Midgar special. You would have really liked it. No dobra, może i dobrze wyszło. Znaczy, dobrze wyszło, że tu podbiegli, bo chciałem zobaczyć, co na ogródku trzymają i grabie jakieś wziąć dla siebie, ale nie będziemy tu do domu przyjaciółki czy rodziców przyjaciółki ograbiać. Znaczy, ostatecznie będziemy ograbiać, ale tak zgodnie z planem. With your help, nic we więcej. Won't need luck. You'll take on just about any job, right? Well, I need you to rob my house. Think you can do that for me? Go in through the back door when the coast is clear. A signal will be obvious. Once the lights come on, it's go time. Time to go. No i tak to idziemy, ale trzeba przyznać, że jakoś tak te gry japońskie mają sporo uwielbienie do kotów. Kwestia szczęścia, czy... Po prostu koty są fajne. Inside? You'll find a room with two doors. Don't take the one in front of you. You want the room on the right. That's where you'll find it. Ale kuszą te drzwi. Nie mamy do wyboru. Okej. Może to i lepiej. We'll be chatting mom up in the kitchen, so don't even bother being quiet. There's no way she'll ever hear you. Dad'll be in there, but it's okay. I need you to grab his Shinra ID card. And yeah, I know I should do it myself, but... but I honestly don't think I'm up to it. Just do this for me, okay? I gdziekolwiek pójdziemy, zobaczmy jeszcze, co tu się kryje. Mam nadzieję, że mamy czas. What's this?
No nie mieliśmy nic więcej, ale ciekawość. Dear mom and dad. Sorry for not getting in touch sooner, but I'm working at the Gold Saucer as an actress now. It wasn't easy, and I had a lot of help from people along the way. But I managed to land a starring role. And closed our 2 tickets to my play. Looking forward to seeing you both there. Jessie Raspberry as the princess? A jak mama to tam właśnie ułożyła specjalnie na ziemi? O, w ramach porządku. Nie jesteśmy najlepszym partnerem do Jessie. Akcji po cichu, no ale Jessie, ale Jessie. Widzę, że rodzice nie mogli się zdecydować. Aktorka, mechanik, a może jedno i drugie. Obudzimy ojca tak w prezencie. Eat as much as you like. This isn't it. Wedge, don't hurt yourself. Nic nie nabroimy. O. My dad. He was a maintenance supervisor at the reactor. Thanks. No dobra, więc chyba mamy to, co było potrzebne do szczęścia. And here we are. A może jednak na jeden posiłek? Nic. Jak widać, gra nie przewidziała takich dziwnych ruchów. Przypuszczam, że w Wiedźminie byłoby to możliwe. Please, take more. Już więcej nie damy rady. Koty. Mission accomplished. When are you going to give up on the Gold Saucer? How long has it been since you even performed? A lot of people really rely on Jessie. As a stagehand, though, right? You can be one of those anywhere. So why not come home and get a job at the Sector 8 Theater? I'll think about it. You know, I'd really love to stay and chat, but we gotta go. So soon? Yeah, well, we hadn't even planned on dropping by. But Wedge wanted some of your famous pizza. So good. Sure I can't tempt you with some more? Maybe just a couple slices, Mrs. R. Wedge! Hey, I'm doing it for you guys. You don't want me going to work on an empty stomach. I'm planning on using a weaker blasting agent this time. Since I can't get in touch with my supplier, our only option is to loot a warehouse owned by Shinra. Hey there. This it? Now comes the hard part. I'm gonna use this to sneak into the 7-6 Annex. All right, let's get to it. Sorry, but you're staying outside. Only I know what to steal from where, so it's gotta be me who goes in. So, we came all this way just to eat pizza? You think I'd let you off that easy? You're gonna earn every slice helping Cloud. Just do the thing where you draw everyone's attention away, like you did at my parents'. What's the word again? Maybe I'm more nervous than I thought. Diversion. Yeah, that. Nice one, military man. So what? Does this mean we're gonna ask some Shinra folks out to dinner? You know damn well what she means. While you're inside, we make sure the guards are focused on the outside, yeah? Exactly. Couldn't have put it any better. When you see a flare go up, that's your cue. Rush the front gates and make for the warehouse plaza. The more hell you raise, the more time you buy me. You're gonna run this guy into the ground, aren't you? How much time do you think you'll need? Not too much.
I'll be in and out. I'll send up another flare when I'm done. We rendezvous in the vacant lot up ahead. Hold on. How are we supposed to get back to the slums? Wait for the first train? No. I want to be back before that. Don't worry. I have something worked out. Now, let's get this done. Well, that diversion's not gonna create itself. Jesse's dad was in there, right? Yeah. Mako poisoning. Happened while Jesse was doing a show with the Gold Saucer. Ah. What do you care? No. I want to hear it. Jesse always wanted to be an actress. Worked her ass off for years. Until finally she caught a break. Top billing. Parents were thrilled. And then, right before opening night, her dad had an accident. Collapsed from overwork. And in the worst possible place, Mako's storage. Lay there half a day before someone found him. Been like that ever since. No change whatsoever. That's what got her into planetology and led her to seek out Avalanche. How far we've come. Jesse's got a theory about it. Thinks her dad's spirit is stuck now, between his body and the heart of the planet. So if we don't shut down the reactors soon, he'll get caught up in the flow and poof. What's so funny? Just that I understand how you feel. Unlike most of the time. I see. No jak zrobiło się miło, tylko tak gwiazdy wieczoru jeszcze tu nie ma. Mako's the essence of life itself. Of memory and hope. It's not something you burn in a reactor just to keep the lights on. Hell no. Oh, don't tell Jesse about this little chat, okay? When she gets pissed, she gets punchy. Well, no promises. He's serious, Cloud. She'll beat the shit out of us. Not my problem. This guy. Hey, it's the lot Jesse was talking about. We rendezvous here when we've got what we came for. Gotta stay hidden. Wait for the signal. It's so quiet. Just need to get past this gate. Wait. Where are the guards? Looks like someone beat us here. And I don't think it was Jesse. This had better not get in the way of our plans. It won't. Don't see anyone. What the hell happened? Hey man, the plaza's that way. Warehouses are further in. Jesse's supposed to be circling around from the back, right? No need for us to rush. Let's scout it out first. I can handle this solo. What? You're trying to keep us out of it now? Don't be a jackass. We're in this together. Don't expect me to save you. If you need to check your gear, now's the time. Give the word when you're good to go. You can use that vending machine over there to stock up. Ba, nie tylko maszyny, ale też i miejsca, aby odpocząć, chociaż to jest nam raczej niepotrzebne. Ale możemy kupić. I to dużo rzeczy. Jaka zniżka. Może weźmy ze sobą, jeżeli jest 100% w dół. Czemu by nie, gorzej, jak trafimy na coś za 4000 i trochę nam brakuje. Okej, to się przyda. 3 MP mamy 5, w sumie tamtego też mamy dużo. Tutaj widzę nowe pierścienie, ale czy mają, podpowiadaliście, żeby zakupić najlepiej wszystkie kule, nie mamy jeszcze błyskawicy, po to chociażby, żeby właśnie je rozwijać w trakcie walki. Janusz, trafi się ktoś podatny na pioruny. Chętnie bym wziął coś, co nam pozwoliłoby zmieścić jeszcze jedną rzecz, czyżby taki pierścień, 1600, a na coś trzeba wydać te pieniądze. Kurczę, my już mamy jeden chyba taki akurat. Poszło szybko. No dobra, dwie zniżki, ok. I jak coś to będziemy mogli sprzedać, więc to nie jest wielki ból, ale dopiero teraz zauważyłem, że to gdzieś tam to.
poszło bokiem, najwyżej będzie też dla Tiffy, więc ostatecznie nie jest tak źle. Weźmy tak, no może jeszcze tego Thunderka tutaj dorzućmy, Lightning, okej, mamy. I mamy wszelkie moce, więc na co kolega nie będzie podatny, to powinno nam się udać to fajnie wykorzystać. Czuję, że jesteśmy gotowi, panowie, więc lećmy na tę akcję. Remind me, you've got summoning materia, don't you? There's no better way to deal with big groups. You'd be crazy not to equip it. Dobra, mamy wszystko. Okay, let's go over the plan one last time. You start things off by cutting loose where everyone can see you. And us? We're the backup. First, we climb high enough to get a vantage point, then we go to town on them. Heya. So, what did you want to talk about? When spring comes, I'm leaving town. I'm going to Midgar. Should have figured. All the guys are leaving. But I'm not like them. I'm not going just to look for work. I'm going to be a soldier. The best of the best. Like Sephiroth. The great war hero, huh? Isn't it pretty hard to become a soldier? Yeah, so I won't be back for a long time. Guess not. Think you'll be in the papers? I'll try. Just promise me one thing. When we're older, and you're a famous soldier, if I'm ever trapped or in trouble, promise you'll come and save me. Huh? That's what heroes do. They save people. Please? Just once. Come on, promise me. Fine. I promise. You're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I feel trapped. That's the signal! All according to plan. Let's go. Przynajmniej do tej pory. Ale teraz już wiemy, dlaczego znaleźliśmy się tutaj. Znaczy tak poniekąd. Obietnicę należy dotrzymać. I don't see any intruders. Maybe they went home. Oh, hey, over there. Target sighted! Light him up! Give up? Kill the bastard! Never give up! No, ale to przynajmniej... Coś się zaczyna tutaj dziać. Który pierwszy? Z tego co pamiętam, ludzie ogólnie mają problem, jeżeli chodzi o ogień, więc może tak. O, widzę, że gra za każdym razem będzie nas teraz informować o tym, że rozwinęliśmy tę zdolność, co jest akurat dobrą wiadomością, bo wykorzystamy sobie przy pierwszej, lepszej okazji. A do ciebie nie będziemy tak daleko biegać. Pół kroku bliżej zawsze to. Ktoś jeszcze?
Chociaż może warto by było... Oj, granat za nami. Może warto by było zachować trochę mocy na jakieś późniejsze ataki. O, tych ataków to naprawdę sporo wychodzi. Doleć... No to tak chyba nie do końca tak działa, jak chciałem. Nie zakładałem, że ich będzie tak dużo. Chociaż na ten moment to widzę głównie zabawa. Chociaż sobie teraz myślę, że znów nam się trafi większa grupa, to czemu by nie użyć granatów do tego? Wy nie jesteście jeszcze większą grupą. Przysiądźmy, że mamy kogoś za plecami, ale widzę, że coś się tu zmieniło. Dobrze, panowie. Czysto. Oh, you gotta be shitting me. Give me a bit more time and I got you. Give it up! No dobra, to jest całkiem niezły... Albo wiesz co? To jest jeszcze lepszy pomysł. Ty, Szogun, czekaj. Jeżeli tam kumpla nie ma, tu jakbyśmy sobie odpalili pani Szerka. A zapomniałem o rakietach. No, wykorzystajmy chwilę, że nic się nie dzieje na potkę. No, może dwie zwykłe. Chociaż się zastanawiam, czy nie warto było ze sobą wziąć jakiegoś czaru, który pozwalałby na odzyskanie zdrowia. To kto teraz? O-o! A tobie, kolego, dobrze by zrobił Shock Trooper. To chyba ten, co był na burze? Podatny, więc... Dopóki nie ma go z nami... Shock Trooper. O! A jednak chyba nie do końca to na burze. Ten napalm mi się nie podoba w tej okolicy. Czekaj, napalony. Moglibyśmy stracić dużo życia przy nim. Więc... Mocną potkę. Tryb pani Shera i bawimy się na nowo. Ha! Widzę, że idealny blok pozwala nam też wyprowadzić od razu porządny atak. Mało. No to widzę, że ta pizza działa cuda, więc one pieski podajże na mróz? Sprawdźmy to. Podziel się z innymi. Tak, podatność na mróz, czyli pamięć mnie nie myli. Tyle dobrze, to się przyda w tej walce. To kto... Zresztą co to? To się przyda w tej walce, ale... Na ciebie? Dwa 400! A może warto było zatrzymać... O! Jaka grupa! Może warto było to zatrzymać na później? No to więcej tego i tego i... O, a te biegną za nim. A, ciekawe, czy ten mróz jest obszarowy, czy on tylko tak wygląda, jakby był obszarowy. Nie wiadomo, na kogo ruszać z tym. A teraz chyba już zostało ich tak mało, że po prostu te najmocniejsze
Dobrze było likwidować. Cloud! A no tak, trochę zajęty. No, zmienić nie możemy na kolegę, więc chyba nie pozostaje nam nic innego. Nie, nie możemy. Nie pozostaje nam nic innego, jak przetrwać to, przeczekać. No i teraz dobrze by było wziąć... Limit bym zachował na później, o ile możemy zachować na później. Podobały mi się te głosy. Think I ran off the pizza. Hell of a show, man. If only the ladies loved you that much. I'm glad someone's enjoying themselves. Of course they store mechs here. You ready? Hell yeah. More than you know. Look what I found. Let's give these jerks a taste of their own medicine. Czemu mnie to nie dziwi? Ale jak rozumiem, teraz będziemy mogli skorzystać z tej dodatkowej kuli, która musi się jeszcze chwilę załadować. I za moment... Oj, wracamy. Spokojnie, baw się z nimi. My jeszcze robimy jedno kółko. Przy okazji mógłbym przetestować, tak, to jest to. O, tu mamy te skróty, więc moglibyśmy sobie na przykład żyćko brać ze skrótu, tak, co jest akurat wygodną opcją. Ale jak już mamy to, co mamy, ATB, aha, świetnie, że wydałem je na życie. To już starczy? Starczy nam. Limit nie ma co, bo chętnie bym zobaczył, jak wygląda to. No dobra, wydaje się jak porządne wsparcie, którego tu potrzebujemy, tylko jeszcze musimy przetestować, jak to działa. Okej. Walcz! Jak rozumiem, podobnie jak wcześniej, musimy zdobyć... O, punkty! Może lepiej tego tam zestakowanego, zestraglowanego, czy zwał jak zwał. I słuchaj, Summon, Sumo, chodź. Na tego, póki jest w tym stanie takim złym. Bardzo dobrze, ale mu zeszło tego. Zjedz to i to też zjedz. Zaraz sweepera nie będzie. Mamy jeszcze jeden atak specjalny, więc moglibyśmy zobaczyć, jak to działa. Bo rozumiem, że to zakończy naszą mękę. Numer jeden. No słuchaj, wiesz co? Musielibyśmy doładować to, żeby wziąć... A, weźmy coś mocniejszego na zabawę. No naszego sumo. Ładujemy jeszcze. Chyba ten podwójny strzał robił jednak... Znaczy podwójny strzał. Z podwójnej mocy strzał robił dużo lepszą robotę. O, zdecydowanie. Stay where you are. Well, shit. All right, assholes, show me your hands. Well, aren't we having a wonderful time kicking the hornet's nest? You know what I want. A second dance. Just the two of us. You turned the key. The engine roars with excitement. It hungers to be set free! Fall back. Right. Come on. It's
been a long time since I fought a duel out of the saddle. But for all the miles on the clock, I'm just as fast as I ever was. Vernon, no daj spokój. Rozumiem, syn kierownika zmiany, że tak inni się tu zatrzymali. Doładowano statystyki, jak rozumiem. Przejdźmy na Punisher. Też tak potrafimy. O, o. A ciekawe, czy on lubi ogień, skoro on tak korzysta z lodu. Tak, podatność na ogień, czyli standardowo jak człowiek. Nie radzi sobie z tym. No to jeszcze raz, fire. Ale to wchodzi. I told you we were gonna push it past the red line. No. Roż. Słuchaj. Tak. No trzeba wyczuć to dobrze, kiedy on może i kiedy my możemy. Dobrze za to, że nasz ogień się rozwinął gdzieś w międzyczasie. Przejdźmy. Ach. W sumie zmiana trybu w czasie, gdy jest wyprowadzany atak naszego przeciwnika, widzę. Haha! Potrafi czynić cuda. Kurczę, prawie jest pod presją. Ale żeby się za bardzo nie podjarać, żebyśmy te... O-o! Żebyśmy tego nie stracili. Kurczę, co nam zregeneruje? Okej, okay, to nam zregeneruje. Tylko... Mamy to! Musimy! O! Czuję presję, ale on poczuje ogień! Satisfied? With such fleeting pleasure? Hardly. There are higher heights to which you and I can still soar. Okay, boys! Give him everything you've got! But kill the swordsman first! Do this again. Until then, try not to die. I'll see you on the road, my friend. God damn it! Let's go. Right. Run! Run while you can! Friendly! Friendly! Stand down! Your team shouldn't be here. Glad yours is. Come here.
Wedge will be fine, but you won't be if they start asking questions. And who are they? First guests to the party, another avalanche cell. Our holier-than-thou friends from the old guard. It's always their way or the highway. Lately, they've been a real pain in the ass. Till now. So then why are they here? Beats me. We've been on the outs ever since our cell got labeled too extreme. Though they're the ones running around with mil-spec gear. Word is, they cut a deal with Wutai. Promised them all the materia in Midgar, apparently. Think there's any truth to that? You tell me. Sometimes, I think we're the only ones who've realized the war's over. Okay, mission complete. Let's make our way back to the lot. Right. Looking a lot more crowded now. Security's out in force. Just what we need. Widzę, nikt nie zwraca na nas uwagi. If we stuck around or went back, he'd only get upset. Why is that? Guess a soldier wouldn't understand. I'll tell him you're worried about him, though. Many of our citizens have already been disturbed by the alarm. Make his day. Squad A will set up here, search for suspects. He will establish a perimeter, roadblocks included. Contain the situation. You made it! Over here! Okay! Form up! Let's go! Could you have been any louder? I mean, it made my job a lot easier, but... Wait, where's Wedge? Wedge! That was close. We'll go get him. Hey, buddy. How you doing? Come on. Not my finest hour. You get hit? Just swinged, I think. Oh, shot! Really? Let me see. Are we seriously doing this here? That's... wow. You guys are the worst! Huh? Your ass is fine. Maybe singed, but the only casualty is your underwear. This is like a bruise or a mild burn at worst. Now that was a gunshot. Is that a smile I spy? It's not safe here. We should go. Copy that. To co? Który samochód pożyczamy? Trzeba przyznać, że no... policji chyba nie zależy, żeby kogoś znaleźć. With a little trick I've been dying to try out. To jak z tym powrotem? Bo nie wiem, jak bardzo powinniśmy się starać, chociaż no jeszcze trochę walki. Chyba by nam nie zaszkodziło. All residents are to return to their homes and remain indoors until further notice. I repeat, for your safety, go home. I heard someone say it was an attack. Hey, it was those terrorists, right? There has been no attack. For your safety, please go home and remain indoors until further notice. An emergency has been declared. All civilians are to remain indoors. Your cooperation is appreciated. I żadnych skrzyń w tym wszystkim? Ty! No. Right. This is it. Through here and we're home free. Where exactly are we going? When we get there, you'll know. Now that I've got my blasting agent, we should have everything we need for our next mission. Sure hope so. Yeah, me too. For your dad's sake. Hey, what the hell, man? Huh?
Cloud was just saying how he hopes to come back and try the Midgar special next time. Really, huh? Cloud said that? Sure did. Wants a whole pie to himself. Isn't that right? That's right. Really? Well, okay then. Maybe I'll lend Mom a hand next time, too. That'd be awesome! Super awesome! I żaden, ani żadna nie pochyli się do skrzynki, a to tyle, w sumie były puste, ale no mogło być tyle rzeczy do podniesienia. Should be somewhere around here. Bingo. I half figured my dad got it wrong, but nope, they're here just like he said. Parachutes? Huh? What do you mean, half-figured? 50-50 is pretty good odds, if you ask me. This is gonna be wait, fun. Thanks, guys. I really appreciate you coming all this way with me. And like I said before, I'd be grateful if you kept this between us until after the mission. I don't want to complicate things. Sure. Okay, who's ready to fly? Me, me! Hey, Cloud, you let him down gently, all right? Yep. Wait, I almost forgot. One more thing! Whoa! Stop it! Whoa. What in the hell are you trying to... Easy, you'll make us fall! Not if you do first! Swing by my place after, so I can pay you in full. Give me a minute! No. Why you have to be such a hard ass, bro? I ain't your bro. I wish I could have done more. Just got hurt. You did enough. You took one for the team. Be proud. Yeah? Yeah! Feels like we're flying high these days. Now, more than ever. He's a keeper, all right. Yeah! Together, we can take on the world! I'll head home on my own. After all, I'm only a little sore. It's cool. We'll go together. Aw, thanks, bro. Cut that out. This way. Think Jesse and Biggs made it back safe? I guess. Cool if we check on them? We'll pass by their places anyway. Sure. Mamy taką nadzieję, ale czy wylądowali spokojnie? Dajmy im może nieco dłuższą chwilę, chociaż jestem oburzony z naszej pary, ale może liczyliśmy, żeby jak najlżej to wyszło, tak, więc trochę cięższy z trochę lżejszym się dogadał i tak, no. Nieistotne, robimy sobie tutaj małą przerwę do kolejnego odcinka, gdzie wtedy zobaczymy, czy nasza dwójka kompanów wylądowała bezpiecznie, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej!